Na placu Piłsudskiego w Kutnie odbyło się święto różowej wstążki, propagujące profilaktykę raka piersi. W programie pokaz samobadania piersi, rozdawanie ulotek informacyjnych oraz bezpłatne badania mammograficzne. W dniu dzisiejszym mamy badania dla kobiet. Jest to jeden z najważniejszych naszych dni Amazonek, Święto Różowej Wstążki, po to, by kobiety profilaktycznie badały się, nie bały się właśnie badań, że wcześnie wykryty rak jest po prostu leczalny. I po to tutaj jesteśmy i zapraszamy kobiety, żeby badały się, żeby ta profilaktyka była jak najszerzej rozszerzana wśród kobiet. To jest ratowanie życia w zupełności. Czyli powinny być takie akcje przeprowadzone? Oczywiście, jak my wszyscy uważamy to, jeżeli jesteśmy z Amazonek i przeszłyśmy takie sytuacje chorobowe.